Witam Państwa, witam wszystkich dostojnych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Jak to zwykle jest, temu, kto najmniej robi, przypada ta chwała otwierania konferencji. Jesteśmy w tej sytuacji naprawdę szczęściarzem, jeżeli chodzi na Śląsk, bo wszystko się zaczęło od tak naprawdę jakby od pana profesora Hołowieckiego. W zasadzie dzięki temu, że musiał przejść na emeryturę w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. A ponieważ znamy się od lat, to pan profesor Hołowiecki, Jacek, skontaktował się ze mną i spytał się, czy mógłby coś zrobić w Gliwicach. Na co mu powiedziałem tak, ale niech zrobi coś wielkiego takiego, żeby to było lepiej niż to robił w Katowicach na Rejmonta. W związku z tym pan profesor ściągnął do Instytutu pana profesora Sebastiana Giebla. Powiem szczerze, potentata, jeżeli chodzi o opracowania naukowe, chwała mu za to. I staliśmy się szczęśliwą instytucją, która niejako włączyła się w całą działalność Instytutu, bo sprawy przeszczepu szpiku jest jednym z istotnych elementów w leczeniu wielu chorób nowotworowych w skojarzeniu z tym, co oferujemy tym pacjentom na promieniania całego ciała i na promieniania całego szpiku. Czyli to jest jakaś forma kompleksowego w sumie leczenia. Chciałem teraz adresować kilka słów do chorych, byłych chorych, naszych pacjentów. Bardzo dziękuję za Państwa dzisiejszą obecność. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie. Na zakończenie, żeby za długo nie przynudzać, chciałem się powołać na jedno z takich stwierdzeń Alberta Einsteina, który kiedyś powiedział, że o przynależności człowieka do gatunku człowieka myślącego jest powinność pozostawienia śladu własnej stopy na tej planecie. Ja myślę, że Państwo, każdy wyleczony chory, który powrócił do zdrowia, jest właśnie takim odciskiem na tej planecie. I to nie jest tylko szczęście i radość powrotu do zdrowia i do normalnego życia, ale jest to także również radość dla nas, lekarzy, którzy Państwa leczyli i potrafili Państwa wyleczyć. W naszej pracy bywają momenty trudne. Są też momenty radosne i są chwile świąteczne. Takie, kiedy możemy spotkać się z naszymi pacjentami, czasem po latach. My tych kontaktów potrzebujemy jak powietrza, proszę mi wierzyć. One dają nam siłę, motywację, stąd szczególnie serdecznie witam Państwa, naszych pacjentów, którzy zechcieli zaszczycić nas dzisiaj swoją obecnością. Niestety ze względów organizacyjnych, lokalowych nie zaprosiliśmy tutaj tysiąca chorych, a tylko pewną reprezentację tych z Państwa, którzy mieszkają najbliżej. Być może kiedyś uda nam się zorganizować imprezę stadionową, jak będzie 10 tysięcy albo 20. Na dzisiaj dziękuję tym z Państwa, którzy tutaj przybyli. To, co nas wyróżnia, to możliwość zastosowania transplantacji komórek krwiotwórczych do zwalczania chorób nowotworowych. Wiele nowotworów wykazuje wrażliwość na chemioterapię czy radioterapię, ale powyżej pewnej dawki to leczenie mogłoby być śmiertelne poprzez zniszczenie, nieodwracalne zniszczenie szpiku. Transplantacja komórek krwiotwórczych to metoda bardzo złożona. Składa się na nią cały szereg różnych wariantów, różnych odmian i pierwsza linia podziału dotyczy źródła komórek krwiotwórczych, które wykorzystujemy do transplantacji, czyli tego, w jaki sposób pobieramy, pozyskujemy te komórki, które są nam potrzebne do przeszczepienia. Tradycyjna metoda to pobór szpiku na sali operacyjnej. Pobieramy wtedy tkankę szpikową bezpośrednio z kości biodrowych w znieczuleniu ogólnym, ale współcześnie znacznie częściej, to jest około 90% zabiegów, wykonujemy z wykorzystaniem krwi obwodowej. To znaczy podajemy specjalne leki, które powodują, że komórki krwiotwórcze przechodzą ze szpiku do krwi i jesteśmy w stanie za pomocą specjalnej aparatury te komórki z krwi wyłowić. Jest też trzecie źródło, to znaczy krew pępowinowa, która niestety jest źródłem dosyć ubogim, jeżeli chodzi o liczbę komórek i co za tym idzie, wystarcza zazwyczaj tylko do transplantacji u chorych pediatrycznych. Trochę statystyki. Jak powiedzieliśmy, w 2010 roku rozpoczęliśmy naszą działalność przeszczepową. Rozpoczęliśmy od transplantacji autologicznych. W 2011 roku były to wciąż wyłącznie autotransplantacje, ale proszę zwrócić uwagę, liczba już była bardzo duża, prawie 160 tego typu zabiegów i to była największa liczba w Polsce. W 2012 roku rozpoczęliśmy transplantacje allogeniczne, równolegle od dawców rodzinnych i od dawców niespokrewnionych i w kolejnych latach stopniowo ta proporcja przesuwa się
na korzyść tych znacznie trudniejszych zabiegów allotransplantacji. W 2014 roku wykonaliśmy pierwszą transplantację oddawcy haploidentycznego, czyli tego w połowie zgodnego pod względem antygenów HLA. I ta liczba również rośnie. Myślę, że jest to dziedzina, która będzie się intensywnie rozwijała. Te dane za rok 2015 dotyczą pierwszych trzech kwartałów. Spodziewamy się, że łączna liczba zabiegów w tym roku wyniesie około 280, co nieskromnie mówiąc stawia nas w najściślejszej czołówce ośrodków europejskich. Spośród tych tysiąca chorych tylko część była od początku leczona w Gliwicach, ściślej 115, natomiast wszyscy pozostali pacjenci byli do nas skierowani z innych ośrodków. I tu raz jeszcze serdecznie witam i dziękuję Państwu ordynatorom z ośrodków z całej Polski, którzy zechcieli do nas dzisiaj przyjechać. Dziękuję bardzo za zaufanie, dlatego że to Państwo tych chorych od początku leczyli i powierzyli nam na pewnym etapie ich losy. Bardzo sobie to zaufanie cenimy i postaramy się go nigdy nie zawieść. Ścisłą współpracę mamy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii, stąd znaczna liczba chorych kierowanych z Kielc, ale proszę zwrócić uwagę również z północnej Polski, z Białegostoku, Olsztyna, Bydgoszczy, Koszalina czy Szczecina. Zapotrzebowanie na transplantację jest bardzo duże. W Polsce wciąż tych zabiegów wykonuje się statystycznie znacznie mniej w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, ale staramy się te proporcje zmieniać w kolejnych latach i myślę, że nasza działalność skutecznie się do tego przyczynia. Witam wszystkich jako jeden z tysiąca szczęśliwców. Choroba, raczej człowiek chory, przeżywa swoje doświadczenie indywidualnie. Dzisiejsze spotkanie jest dla mnie okazją wyrażenia wdzięczności personelowi medycznemu wszystkich szczebli, pracownikom administracji, a także tym, co mnie wspomagali i motywowali. To okazja, by także podziękować pacjentom obecnym i z różnych powodów nieobecnym. Jestem trochę wzruszony, ale powiem tylko tyle, że dzięki temu, że tu trafiłem, to mogę dalej mówić do tych zawodników i do trenerów i dalej mogę pracować. Dzięki temu, że jest tu pierwszy człowiek, który się mną zaopiekował z Kielc, i tu ci wszyscy ludzie i ten fantastyczny sztab, który tu mnie przyjął, można powiedzieć, że się czułem tu, no nie powiem jak w domu, bo by się żona obraziła, ale czułem się tu całkiem dobrze i cieszę się, że tu wcześniej też mówiliśmy o strzelaniu bramek. Ja myślę, że dzięki temu, że tu się znalazłem, to w przyszłości jeszcze z zawodników, z którymi pracuję, będziecie Państwo mieli trochę satysfakcji w telewizji zobaczyć, czy może również na żywo. Dziękuję bardzo za to wszystko, co Państwo dla mnie tu zrobili. Mam na imię Agata i od przeszczepu szpiku kostnego minęły 2 lata, 6 miesięcy i 1 dzień. Kiedy we wrześniu 2012 roku dowiedziałam się, że jestem chora na ostrą białaczkę szpikową, moje życie się zatrzymało i to wszystko, co było potem, było jak film oglądany gdzieś z boku. Witam wszystkich i w imieniu chyba wszystkich pacjentów, którzy nie będą mieli okazji przemawiać, chciałbym w szczególności podziękować wszystkim, którzy zadbali o to, żebyśmy wrócili do Państwa w takim wymiarze, jak to jest tylko najlepiej możliwe. Ja ze swojej strony powiem tyle, że wróciłem nie tyle do normalnego życia, to znaczy nie tylko chodzę po chleb, masło, bułki do sklepu, ale wróciłem do armii, co dla mnie jest dużym jakimś tam osiągnięciem, bo było to dla mnie całym życiem. Ale pamiętam pana profesora Chłowieckiego, który na ostatniej wizycie pochwaliłem mu się, że się ożeniłem w tym roku, 25 lipca. I pan profesor powiedział, no to zobaczymy, czy z tym ślubem to będzie tak samo dobrze, jak tym przeszczepem, ale po latach. Mam nadzieję. Także mam nadzieję, panie profesorze, i pana wkład okaże się owocny i tutaj żony, która gdzieś tam z tyłu obserwuje. Ale bardzo miło też wspominam romantyczne kolacje z paniami pielęgniarkami. Oczywiście ten, kto był na oddziale, wie, że to mogło się odbyć tylko przy topionym serku, jajkach na twardo, tudzież tam parówkach gdzieś ugotowanych przez panie z kuchni. Także bardzo miło też to wspominam i nasz głos się łamie, bo to naprawdę miłe doświadczenie tutaj stanąć przed Państwem w tym mundurze, bo mam nadzieję, że tak jak Państwo ze swoich umiejętności korzystacie na co dzień,
żeby wrócić nas, tak jakby w cudzysłowie, do życia, tak, no mojej postury może przeciwnik się jeszcze nie będzie bał, ale miejmy nadzieję, że tych żołnierzy, których ja wyszkolę, bo jestem oficerem, więc za to odpowiadam, mam nadzieję, że nikt tego nigdy nie będzie chciał weryfikować i cieszę się, że Polacy, Europejczycy czy ludzie są w stanie wykonać takich wielkich rzeczy, obyśmy sobie nawzajem nie szkodzili, a tylko pomagali.